Zobacz sobie film Życie poza ziemią. No i co z tego filmu? Co, że zobaczysz sobie film Życie poza ziemią? Dokument, chyba bodajże z Discovery. O co chodzi? O co chodzi w ogóle, kurwa, w tym wszystkim, kurwa? Generalnie, kurwa, zastanawiam się, czym jest inteligencja, kurwa. Nie, że dzisiaj coś jadłem, tylko tu jest... są te... normalne jadłem te, także... normalne warzywa. Teraz, ja jem dużo cukru i dużo chemii ostatnio. Dobra, ale kurwa, naprawdę, czym jest inteligencja i gdzie jest w ogóle granica inteligencji? Czy w ogóle życie takie biologiczne na Ziemi zakończyło już taką ewolucję inteligencji, czy po prostu dalej się ta ewolucja toczy, nie? Czemu ludzkość, że wyewoluowała do takiej inteligencji, że potrafi nawet odkryć inne planety, nawet odkryć życie być może na innych planetach, już jest to krok, kurwa, od znalezienia życia na innych planetach. Już astronomowie wiedzą, gdzie są planety, które mają bardzo zbliżone charakterystykę do Ziemi, nie? Że istnieją tam góry, woda. No, na tym filmie zresztą wszystko tam jest wyjaśnione, także że zobaczcie sobie Życie poza Ziemią. Dokumentalny, tam coś takiego wpisać na YouTube. No i kurwa, no tak naprawdę, no o czym jest? No ale ile gatunków na Ziemi jest, które są po prostu bardzo prymitywne, nie? Że nawet nie stworzyły sobie niczego, żadnej technologii. Człowiek stworzył technologię ogromną, wszelkiego rodzaju, kurwa, komputeryzację. Podczas kiedy następny gatunek, który byłby najbardziej zbliżony inteligencją, albo przynajmniej najbardziej inteligentny, nie wiem, border collie, kurwa, pies, nie wiem, jaki tam może być, jakaś małpa, kurwa, gdzieś w Azji, kurwa, która już umie dwa banany dodać do dwóch, no nie wiem, kurde, no nie ma żadnego takiego gatunku, który byłby nawet choćby trochę zbliżony do inteligencji człowieka, nie? Czyli można już na tej podstawie przypuszczać, że wszechświecie, wszędzie na innych planetach, no wszechświecie to może tam nie, ale w innych planetach, pobliskich rejonach, na pewno w naszej galaktyce na przykład, już takie życie nie istnieje i nie by ewoluowało tak bardzo. I w ogóle czym jest ta, kurwa, to jest naprawdę kosmos psychiczny, nie? No bo jak, kurwa, czym jest inteligencja w ogóle? To jest podstawowe pytanie. I czy może my jesteśmy jeszcze za prymitywni, żeby na przykład ogarnąć inne planety, choć już mamy je na wyciągnięciu ręki? No ludzkość, nie ja. No i ten. I czy po prostu jesteśmy tak bardzo ograniczeni, że nie umiemy dalej już technologii rozwinąć? Czy po prostu żeśmy tak maksymalnie rozwinęli technologię, że po prostu jesteśmy sami, kurwa, w wszechświecie gatunkiem, który jest najbardziej inteligentny, nie? No bo są takie opcje tylko, nie? No bo naukowcy mówią, że po prostu na innych planetach, no co będzie? No nawet gdyby była planeta zbliżona do ziemskiej, no to generalnie, no mogłyby tam jakieś płazy występować, jakieś, kurwa, jakieś płaszczki pływać w oceanach i to wszystko, nie? Także jakieś prymitywne takie stworzenia, które tylko dostosowywały się ewolucyjnie do, żeby przetrwać i żeby energię jakąś czerpać, nie? Na przykład tam fotosynteza z roślin, czy zwierzęta, które będą szamały coś tam i z tego się utrzymywały, nie? Przy życiu. Albo tak bardzo skomplikowane istoty jak człowiek, nie? Który rodzi się nagi, generalnie nie jest nawet przystosowany, jak nas ewolucja w ogóle ukształtowała. W ogóle nie jesteśmy przystosowani do warunków. Zauważ to, nie jesteśmy przystosowani do warunków atmosferycznych. Tutaj tak nie jesteśmy, ale w pewnym sensie troszeczkę inaczej niż zwierzęta, nie? Każde zwierzę ma sierść, kurwa, jest dostosowane do zimna, do ciepła, kot na przykład, pies. Wszystkie inne zwierzęta też są dostosowane do warunków, a my nie, my się rodzimy nadzy kompletnie i gdyby na przykład nie było syntetycznych jakichś ubrań, które człowiek musiałby produkować, to wszystko musiał zrobić, to byśmy w mgnieniu paru minut, kurwa, byśmy wyginęli, bo chyba żebyś się urodził w tropikach albo gdzieś tutaj w tym rejonie, to byś przeżył.
Ale zimno by cię zabiło, czy nawet głód, upał, cokolwiek. Nie, w ogóle nie jesteśmy dostosowani. Ale kurwa, ewolucja stworzyła nam co innego, zupełnie coś innego. Inteligencję, kurwa. Że to dzięki niej właśnie, kurwa, zupełnie jak... Jest, kurwa, naprawdę niesamowity, kurwa, rozkmina, nie? Niesamowita rozkmina. Normalnie jak nie na tej mańce, kurwa. Na tej mańce są takie rozkminy. No ale kurwa, no dziwna sprawa, nie? No właśnie, czym jest inteligencja, nie? I czy to naprawdę jest kres ewolucji takiej, czy już człowiek po prostu... No bo do żadnych planet się nie możemy dostać, bo to są lata świetlne, nie? Tysiące, setki. Także nasza dzisiejsza technologia nawet by nie mogła nawet marzyć na razie o tym, żeby gdziekolwiek... Ale może na przykład są i takie istoty, gdzie gdzieś by ewoluowały na jakichś planetach, które po prostu nie sprawiają im to problemu. Są na przykład dwa razy inteligentniejsze niż człowiek i kurwa stworzyły sobie już jakieś na przykład kurwa środowisko przy swojej gwieździe, że na przykład z niej czerpią energię, wykorzystują do dalszych eksploracji najbliższych kurwa planet na przykład, nie? Te następne planety znowu eksplorują z energii, żeby znowu gdzieś się przemieszczać i może oni jeszcze są inteligentniejsi, dlatego kurwa... Dlatego po prostu może człowiek wyewoluował tak inteligentnie, że my sobie z tego nie zdajemy nawet sprawy, że to już jest granica inteligencji we wszechświecie, kurwa, na bliż. Tym bardziej, że żadnych sygnałów z pobliskich planet nie ma żadnych, no jest ten cały SETI, nie, w kosmosie i tak, że nie ma żadnych sygnałów, żeby ktoś zarejestrował coś, jakieś organizmy biologiczne, które by potrafiły zrobić taką już technologię, żeby jakiś sygnał wysłać, nie? Czy to radiowy, czy świetlny, czy choćby w jakimś paśmie jakiegoś, nie wiem, jakiejś chemii, nie? Tam, nie wiem, bo to tam się wysyła te sygnały w jakimś tam wodorze, nie? Czy tam jakieś, no, najpospolitszym pierwiastku w wszechświecie. No ale generalnie żadna cywilizacja, żadne organizmy nie wysłały żadnego takiego sygnału, a przynajmniej nawet... No dobra, bo mówi ktoś powiedział, że to odległość i dlatego taki sygnał musi daleko zmierzać, żeby tutaj po prostu go zarejestrować, tak? Ale dobra, ale z historii, to co w historii, no to ten sygnał... Na przykład jeśli na Proximie Centauri, na najbliższej gwieździe, na przykład by jakieś tam życie powstało i wysłało sygnał na przykład radiowy, wysyłało w historii, no to ten sygnał teraz w historii do nas dojdzie, nie? To nie chodzi o to, że odległość, bo jeszcze historia jest. Są dwa czynniki w kosmosie, historia i odległość. Bo sygnał będzie zapierdzielał radiowy na przykład 4 lata świetlne tutaj, nie? No to dobra, no to na Proximie niczego nie ma, żadnego biologicznego, inteligentnego życia, ale na przykład z innych planet nie, ten sygnał będzie podróżował tutaj miliony lat, tak? Mówisz, że dlatego nie możemy z ten, ale przecież z historii mógłby jakiś sygnał. Jeśli on podróżuje miliony lat i Ziemia ewoluuje miliony lat, no to możemy mieć sygnał na przykład z dawnej cywilizacji, która na przykład już mogła wyginąć, czy ewoluowała w jakiś... Znaczy może nie ewoluowała, ale na przykład rozwinęła sobie technologię, że zupełnie... Ale nie ma żadnego sygnału ani z historii, ani teraźniejszości, nie ma żadnego takiego sygnału, czyli można by przypuszczać, że życie na Ziemi po prostu jest, może po prostu jesteśmy ludźmi, po prostu nie mamy nawet takiej świadomości takiej, że po prostu jesteśmy takimi organizmami perfekcyjnie wyewoluowanymi, że po prostu już to jest granica, nie? Że tylko tyle, nie? I czy będziemy perfekcyjni, czy będziemy tworzyć tak perfekcyjną technologię, że dowiemy się tego, co jest na następnych planetach, no to tylko będzie zależało od nas, nie? Być może, że... No bo... Ciekawe, jakby się człowiek stracił na Ziemi, to co by następne zaczęło w inteligencję jakby się rozrastać, ewoluować? Co? Małpa jakaś inna? Znowu by setki, miliony lat trwało, żeby małpa ogarnęła ubranie, żeby umiała już jakieś proste narzędzia wyprodukować do obróbki żywności. Po prostu, kurwa, bezsens, nie? Może po prostu naprawdę jesteśmy wyjątkowymi, może tego nie, nie,
takie jakieś odnoszę wrażenie, nie? Po tych filmach, które oglądałem i w ogóle no, interesuję się tym wszystkim. No i co? No, po prostu człowiek może po prostu może jesteśmy tacy chaotyczni, rozbici. Mamy tutaj różne poglądy takie religijne i jakieś tam na innym płaszczyźnie, że tam ktoś się nie interesuje astronomią, tym, tamtym się nie interesuje. Ale kurwa, możemy mieć po prostu tą jedną wspólną cechę, nie? Czyli tą inteligencję dociekania, nie? Że gdyby nie człowiek dociekał, no czego, co jest, kurwa, ludzkość kiedyś nie znała, nic nie wiedziała, że tylko słońce, jest jakiś księżyc i jest więcej. A teraz dzięki właśnie mega albo giga inteligencji ludzie doszli do takich pięknych rzeczy, że wiemy, że może gdzieś jeszcze jakieś biologiczne stworzenia są na innych planetach, nie? No i w najbliższych latach się tego dowiemy, nie? Bo ludzie nie dadzą za wygraną i będą tworzyć technologię tak długo, aż kuźwa rozłupiemy orzecha, kurwa, nie? Czyli dowiemy się, czyli co jest na następnych planetach, już tych takich, które już są odkryte, te wszystkie, no, które są zbliżone do warunków ziemskich, nie? Które mają już tam mają odległość od Słońca odpowiednio, żeby tam można było podejrzewać, że coś tam już na nich mogło zaistnieć, nie? Jakieś choćby rośliny czy życie. I to jest niesamowite, nie? Jaki organizm, kuźwa, na Ziemi, gdziekolwiek, niech mi pokaże ktoś, gdzie jest jakiś organizm, kurwa, biologiczny. Ja pierdolę. Dzisiaj za mocno to Słońce dzisiaj. Za mocne jest Słońce, także to jest norma u mnie. Ale gdzie jest jakikolwiek, nie? Który by stworzył sztuczną inteligencję, kurwa. Człowiek nie tylko robi technologię, ale robi następną jakąś inteligencję, sztuczną inteligencję, kurwa. Czyli już, kurwa, to jest nie tylko samoświadomość tego, kim jesteśmy, ale że potrafimy nawet skopiować swoją własną inteligencję, nie? Że próbujemy, to są próby, nie? Może gdybyśmy byli jeszcze bardziej inteligentniejsi, no to byśmy już to osiągnęli, nie? Potrafilibyśmy zrobić na przykład jakąś syntetyczną inteligencję, skopiować to, co natura zrobiła biologicznie, to zrobić to w formie chemicznej, jakiejś syntetycznej, nie? I to się teraz robi, nie? Człowiek, no jak kurwa, no jak człowiek, jaki organizm by inne stworzenie, inny. Dlatego tak właśnie, dlatego po takich refleksjach zawsze jestem przeświadczony tym, że ludzki mózg jest najważniejszy, nie? To właśnie inteligencja i dlatego ja tak potępiam wszystko, nie? Wszystkie jakieś kurwa palenie, jakieś chujostwo. No bo mózg to jest świętość, kurwa, którą może nawet nie zdajemy sobie sprawy, że mamy tylko właśnie. Że my tylko jesteśmy na tym świecie, gdzieś w regionach nawet najbliższych, kurwa, galaktyk. Tylko my tylko możemy być najinteligentniejszymi stworzeniami, które, kurwa, właśnie żyją na takiej atmosferze, na takiej planecie, z której się, kurwa, różnorodne życie pojawiło ze względu na sprzyjające warunki temu. Gdyby ta planeta była trochę bliżej Słońca, gdyby była trochę dalej, to by się nic takiego nie ukazało. Na Marsie może, kurwa, kiedyś coś były, jakieś stworzenia, które gdzieś umiały przetrwać, by dostosować się do tego, ale to szybko wyginęło, nie? Jednak mamy to szczęście, że ty, ja, inni, że po prostu na takiej planecie to życie, że dostaliśmy taki mózg, nie? Który zadaje pytania, który, kurwa, technologię tworzy, który docieka, nie? Docieka to, co jest gdzie indziej, gdzie co jest, kurwa. Czy jakieś zwierzę takie coś potrafi? Kurwa, nie, żaden gatunek. Nie potrafi, nie? To jest właśnie, dlatego ja tak właśnie mówię, nie? Że właśnie dlatego ludzki mózg jest najważniejszym, najważniejszy jest mózg. Dlatego inteligencja człowieka, mózg ludzki, to powinna być świętość, to powinno być coś, co się. Co nie jest jakimś tabu, to coś, co byśmy na przykład cały Ziemianie, my byśmy sobie czcili, nie? Że my jesteśmy w całym, kurwa, widocznym naszym regionie, który przez teleskopy widzimy,
My jesteśmy najinteligentniejszymi stworzeniami, to my potrafimy znaleźć, odszukać, stwierdzić, że są jakieś biologiczne istoty prymitywne na innych, w innych regionach planet, gdzieś na innych planetach, nie? I to jest, kurwa, dlatego tak właśnie myślę, nie? Że po prostu mózg ludzki, mózg jest, inteligencja jest najważniejszą rzeczą w życiu. Dlatego tak bardzo jestem obsesyjny, że tak powiem, że kurwa, jak ktoś może sobie szkodzić sobie, na przykład, no nie wiem, czymś jakąś, czymkolwiek, no może nie, no może to nie szkodzi tam wielce, ale no generalnie mózg jest najważniejszy i to jest świętość i no, nie należy, kurwa, ingerować niczym złym w swój własny mózg, nie, bo to jest coś, co... My jesteśmy symbolem takim, kurwa, taką ikoną we wszechświecie, że to my, kurwa, to myśmy znaleźli inne planety, kurwa. Ile by, gdybyśmy, dobra, gdyby człowiek nie znalazł innych planet, nie miał takiej technologii, nie tworzył sztucznej inteligencji, komputeryzacji, kurwa, kto by to takie coś zrobił, kurwa? No nic, nic by nie wyewoluowało na żadnej planecie na tyle, żeby mieć tak wielką inteligencję, nie? Ale może być tak, że nam się wydaje, że jesteśmy, że to ludzkość, może są jakieś, tak jak mówię, że jakieś już cywilizacje gdzieś, kurwa, które sobie jakieś już potrafią ogarniać inne planety najbliższe, kurwa, no, może nie umieją podróżować z międzygwiezdnymi jakimiś pojazdami, bo no bo to wymaga już kosmicznej, znaczy, kurwa, science fiction technologii, nie? Także na chwilę obecną my też na tyle inteligentni nie jesteśmy, żeby, kurwa, móc zrobić taki pojazd, który by poruszał się z gwiazdy do gwiazdy, nie? Do innych regionów planet i badał jakieś planety, obserwował przez jakieś... Ale tak jak mówię, że na razie żadnego dowodu, tak jak astronomowie odszukują różne inne planety, nie ma żadnego dowodu, żeby gdziekolwiek pojawiło się jakiekolwiek, jak na razie to mówi się tylko o samych prymitywnych jakichś stworzeniach, nie? Na tych filmach, na wszystkim. Mówi się, że coś tam może żyć, może w jakimś od słońca czerpać energię, tylko mieć jakiś, kurwa, nie wiem, otwór gębowy do szamania, tak jak ja. No i nic więcej, nie? No bo na to wygląda, nie? Jeżeli coś na coś wygląda, to tak to powinno się interpretować, nie? Jeżeli wygląda na to, że my tylko w regionie, kurwa, naszej galaktyki jesteśmy stworzeniami najbardziej rozwiniętymi inteligentnie, no to należy się z tego cieszyć, nie? No i to kurwa, to ludzkość stworzyła, nie? Taką technologię, tak... No a że ja się akurat do tego gatunku zaliczam, no to mam to szczęście. Nie, no, generalnie nie wiem, ale no weź sobie, wyobraź to odczucie radości, jeżeli by na przykład teraz znaleziono jakieś prymitywne gatunki na jakichś innych planetach, nie? Jak to zinterpretować w ogóle, nie? Czy należy się z tego cieszyć, czy należy pomyśleć, a no co tam, nie, jakieś prymitywne tylko, czy może to być jakimś wielkim przełomem dla nas, wielką radością, że w końcu żeśmy na innych planetach, na innych gwiazdach znaleźli już życie, kurwa, w jakiejś formie, no, przypominające jakieś zwierzę, nie? Także, że po prostu uważam za, z tego powodu, to za wyjątek jakiś na Ziemi, nie? Tak. Nie wiem, dobra. Idę jeść dalej, to może coś nowego wymyślę.